Witam. W tym filmiku chciałbym pokrótce przedstawić narzędzie zaawansowany otwór, a także wykonywanie gwintów. Wybrać te narzędzia należy kliknąć w strzałkę pod kreator otworu i wybrać z rozwinięcia menu. W inny sposób, jaki możemy włączyć to narzędzie, korzystamy z wstążki wstaw, operacje i zaawansowany otwór bądź gwint. Po wybraniu zaawansowany otwór pokazuje nam się cała tabela funkcji, dzięki którym dokładnie sprecyzujemy nasz otwór. Na samym początku mamy zakładkę komunikat. Informuje nas ona o kolejnych krokach, które należy podjąć, by w pełni zdefiniować otwór. Następną zakładką są ulubione. I tutaj możemy zdefiniować najczęściej stosowane otwory, bądź już wybrać z wcześniej zdefiniowanych. Kolejną zakładką są ściany, strony bliższe i dalsze. I tutaj zaznaczamy, bądź też wybieramy ściany, na których chcemy utworzyć nasz otwór. W zakładce specyfikacja elementu precyzujemy nasz otwór poprzez wybranie standardu, typu, a także rozmiaru. Możemy również dostosować rozmiar poprzez dokładne podanie wymiarów. Ostatnią zakładką są objaśnienia otworu. I tutaj precyzujemy, jakie informacje ma zawierać nasz otwór, gdy będziemy nanosić wymiary na dokumentacji płaskiej. To tyle, jeżeli chodzi o teorię. Teraz przejdźmy do praktyki i stwórzmy jakiś otwór w modelu. Na samym początku należy zdefiniować ścianę, na której będzie nasz otwór. Wybierzmy sobie tą ścianę górną i widzimy propozycję naszego otworu. Stwórzmy sobie trzystopniowy otwór. W tym celu należy wstawić trzy elementy. I teraz kolejno każdy element zdefiniować. Po rozwinięciu strzałki przy pierwszym stopniu widzimy propozycję kształtu, jaki ów stopień ma przyjąć. Czy to ma być pogłębienie walcowe, pogłębienie stożkowe, możemy wybrać tu z istniejących. Ja wybiorę pierwszy, pogłębienie walcowe. Kolejny stopień będzie otwór, a ostatnim stopniem będzie gwintownik prosty. Teraz zdefiniujmy każdy stopień. Pierwszy, wybierzmy standard ISO, typ, śruba z łbem sześciokątnym i rozmiar. Wybierzmy M8. Kolejnym stopniem będzie otwór. I tutaj również wybierzmy ISO, prześwit śruby i rozmiar również M8. Pasowanie normalne. I tutaj zdefiniujmy głębokość tego otworu. 15 mm. Tu możemy wybrać jeszcze odległość, czyli zdefiniować odległość, zdefiniować ścianę, do której ma być nasz otwór, odsunięcie od powierzchni i do wyboru. My zostaniemy przy odległości. Ostatnim stopniem jest otwór gwintowany. I tutaj również wybierzmy ISO. Otwór gwintowany oraz rozmiar również M8. I tutaj ustalmy sobie naszą odległość przez wszystko. I tak zdefiniowany otwór należy jeszcze spozycjonować, wykorzystując narzędzia szkicu. Czyli nanieśmy wymiary do krawędzi.
I w taki oto sposób stworzyliśmy trzystopniowy otwór. Teraz przejdźmy do narzędzia gwintu. Dzięki tej funkcji możemy dokładnie zdefiniować rodzaj gwintu na otworach cylindrycznych bądź też bryłach. Następujące funkcje w tym narzędziu to komunikat, ulubione, lokalizacja gwintu, status gwintu, specyfikacja, a także opcje gwintu oraz opcje podglądu. Spróbujmy teraz utworzyć gwint w tym otworze. Na samym początku należy zdefiniować lokalizację gwintu, czyli krawędź otworu, ścianę, kolejno status końca i już widzimy podgląd propozycji gwintu. Kolejno należy zdefiniować typ metryczny, rozmiar M8. Tutaj możemy dokładniej sprecyzować skok gwintu, a także średnicę. Metodę tworzenia gwintu pozostawimy bez zmian. Również opcję gwintu zostawimy gwint prawoskrętny. W opcji podglądu możemy zmienić sposób, w jaki będziemy wyświetlać nasz gwint. Tu również tego nie będziemy zmieniać. I teraz należy tylko zatwierdzić nasze wybory. I mamy utworzony gwint w otworze. Dokładnie sprecyzowany. To tyle, jeżeli chodzi o narzędzia zaawansowany otwór oraz gwint. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.